Duchownych dwóch, witamy serdecznie. Adrian Chojnicki, ksiądz katolicki. I ojciec Archanioł Borek. Wiesz, że myśmy się w poprzednich podcastach w ogóle nie przedstawiali? Czy to ważne? Bo już nas wszyscy znają. Tak byś chciał. Słuchajcie, drodzy moi, jak to jest w ogóle z tą nauką a wiarą? Czemu Kościół jest taki staroświecki, staromodny? Czemu Kościół to jest, wiesz, prehistoria, średniowiecze? Czemu ludzie po prostu mówią, że Kościół, no Kościół to jest ciemnota? Why? Znaczy, wiesz, pierwsze nieporozumienie, jakie się pojawia, to jak dla mnie, że mówimy o średniowieczu jako o wiekach średnich. Musimy sobie to tak dalej mocno wkręcić, a jak się popatrzy, jakie ludzie byli w stanie wtedy budować, jak rozwijali język, jak rozwijali technikę, to jest niesamowite. Mm. Więc my tak patrzymy, bo tam 1500 lat temu, to co oni tam wiedzieli, co oni tam umieli. A się okazuje, że całkiem sporo. Się okazuje, że tam naprawdę wielkie rzeczy się działy przed tym okresem, więc to jest potężny okres. Kościół nigdy nie był na uboczu, nie? Tak właściwie jak patrzymy na, wiesz, na cywilizację, na dorobek po prostu dzisiejszej kultury, to można powiedzieć, że Kościół był gdzieś zawsze po prostu w centrum, nie? Tak. Widzimy, że Kościół staje się w centrum od edyktu mediolańskiego. To jest ciekawa historia, ciekawa sytuacja, bo... 313 rok. Brawo! No, brawo! To jest, wiecie, musimy tutaj powiedzieć, że on ma doktorat, ja nie mam doktoratu, ale MGR, coś tam jeszcze pamiętam. Ale to było bardzo kluczowe też doświadczenie, jeżeli chodzi o w ogóle o historię Kościoła, nie? I teraz wielki przewrót się dokonuje w ogóle w funkcjonowaniu Kościoła, bo tak jak jest prześladowany, tak jak jest na uboczu, tak jak jest spychany, jak jest nienawidzony, tak nagle jego pozycja się zmieni totalnie, absolutnie, bo wiesz, największe prześladowania, jakie się dzieją, to właśnie przed edyktem mediolańskim za Dioklecjana, który chce mieć jedno państwo, które by jest podzielone, co prawda, na cztery prowincje, ale szuka jakiegoś elementu, który będzie spajał, który będzie łączył te wszystkie części. No więc sobie wymyślił, że co? No w jaki sposób tam kultura, w jaki sposób architektura, urbanistyka miast, ale co najważniejsze, religia. Że ludzie, możecie sobie wierzyć w co chcecie, ale zaczynamy tak, że musicie złożyć ofiarę najwyższemu bóstwu, jakim jest Cezar w tych czasie, a reszta to już sobie róbcie wszyscy, co chcecie, albo jakiś tam z rzymskich bogów. Więc to miało być coś, co miało spinać wszystkich i kto wierzył, to wiesz, był totalnie wywalony. To nikogo nie obchodziło, żebyś tylko złożył tą ofiarę. No i się okazuje, że największy problem jest z chrześcijanami, którzy mówią, no nie będziemy składać ofiary innym bogom. No i jakiś wielki, i zaczynają się prześladowania, bo no, Cezar ma wrażenie, że to uderzają w jego wizję jedności. A ta jedność przyjdzie zupełnie z innej strony, za Konstantyna, który ma ten niesamowity sen, na pewno kojarzycie, nie? W tym znaku zwyciężaj, kiedy śni mu się krzyż, kiedy walczy o tron cesarski i wygrywa, no i ma matkę chrześcijankę. I to wtedy decyduje się, że na wolność religijną, a z tej wolności religijnej najwięcej zyskują ci, którzy byli świadomi swojej wiary, którzy ją zweryfikowali bardzo pozytywnie. Więc są takimi autentycznymi świadkami, którzy pociągają innych. No i nagle chrześcijaństwo staje się w centrum. I to, co mówisz, jest to zupełnie inna sytuacja, jest to zupełnie nowa sytuacja. Będzie wiele zamieszania. Nie wiem, czy będzie taki temat Kościół, czy tam wiara, a władza. Trudna sprawa. To jest w sumie fajny pomysł. A powiedz, no na przykład przychodzi jakaś taka osoba i patrzymy na historię, nie? Na historię Kościoła. I nagle Kościół jest w centrum i Kościół decyduje i Kościół nagle też rozwija naukę. No właśnie. I teraz ktoś na przykład chce, no to nie wiem, znasz jakieś takie osoby, które są uczone, które wywarły, wiesz, jakiś taki wpływ na to, co mamy dzisiaj, czy znalazły się takie osoby i kto to jest? Wiesz co, pierwsze pytanie to kogo nazwiemy uczonym? Bo jeżeli chcemy szukać uczonych, to od tych wieków średnich... Tylko ci uczeni byli mocno zaangażowani w filozofię i w teologię. Więc te największe umysły tamtych czasów zajmują się tematami, które są wtedy dla nich najwznioślejsze, najtrudniejsze w tamtych czasach, bo dotykają tych kwestii najbardziej istotnych. Skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, nie? Tak. Więc te wielkie pytania filozoficzne, oni starają się na nie odpowiadać, szukają rozwiązań, czerpią niesamowicie z bogactwa antyku, z filozofii, myśli filozoficznej greckiej, ale tak jak mówisz, to teraz chcemy wam to jakoś odpowiedzieć, znaleźć jakieś rozwiązania, co na dzisiejszy stan wiedzy możemy powiedzieć, co nam się wydaje, że tak jest. Więc to wielcy myśliciele, teolodzy,
Bonaventura, Tomasz Akwinu, przecież to są genialne umysły tamtych czasów. I do nich jakby dzisiaj się też nauka odwołuje, nie? A zobacz też, że jak my idziemy na studia teologiczne, to zawsze po prostu jest podwalina i tą podwaliną studiów teologicznych jest filozofia, nie? Czyli najpierw niektórzy narzekają studenci teologii, że jej filozofia, kiedy ona się skończy, ale ona jest tak właściwie po to, żeby później jeszcze głębiej zrozumieć po prostu teologię, nie? Więc dwa pierwsze lata w ramach studiów teologicznych to jest filozofia, żeby później pójść w teologię jeszcze wcześniej, głębiej. Zanim jeszcze jest, zanim jest Tomasz, zamiast Bonaventura, na początku mamy Augustyna, który słucha Ambrożego, więc który się uczy właśnie filozofii. I więc te największe umysły, nauka kręci się wokół filozofii. I my dzisiaj patrzymy z taką nieufnością, my dzisiaj mówimy, że ach, tam Kościół miał takie poglądy, że ci ludzie tamtych czasów mieli pewne wizje i opisy, które dzisiaj są nieprzestawalne, które mogą trochę śmieszyć, ale one były poparte intuicją i wielkim bogactwem i osiągnięciami całego antyku, więc oni naprawdę pojęli tą wiedzę tamtych czasów i pchali ją do przodu i ukazywali na nowo. My na nich dzisiaj patrzymy trochę z pogardą, bo ich głównym celem była teologia. Ale teologia była na szczycie, u szczytu wszelkich możliwych nauk, bo wymagała znajomości ogółu, żeby móc to, co najważniejsze. Nie wiem, czy wiesz, jak powstał Uniwersytet Krakowski, to pierwsze co, to mógł wykładać... Ty byłeś w Krakowie swojego czasu, nie? Tak. Można było wykładać sztuki wyzwolone, ale teologii pierwotnie nie, bo do niej trzeba było mieć najwyższej klasy specjalistów, najlepszych, więc trudno też jest obwiniać tych ludzi, że swoje życie, swoje talenty poświęcili tej dziedzinie, która wtedy była uznawana za najtrudniejszą, ale i najwznioślejszą. My dzisiaj patrzymy zupełnie inaczej. Wiesz, szkiełko oko, dzisiaj patrząc właśnie na naukę, musisz to po prostu udowodnić, to musi być empiryczne, to musi być do zbadania, a są jednak takie rzeczy, no, które są u nas wiarą, nie? Więc nie jesteśmy w stanie udowodnić, ale myślę, że jesteśmy w stanie pokazać, jaki jest taki wielki sens. No i właśnie, czy jesteśmy w stanie pokazać, czy to się wyklucza, czy się nie wyklucza, jak to widzisz, tą linię nauki i wiary, czy nauka zaprzecza wierze, czy wiara zaprzecza nauce, czy niekoniecznie? Wiesz co, to jest bardzo krzywdzące hasło, które jest podnoszone bardzo często i wtłaczane tak na siłę. Ja mam pełną świadomość, że znajdą się księża, którzy może też idą w kierunku mocnego fideizmu, w takiego, że wszyscy tylko na wiarę, tylko wiara. Wiara, tak, nie? Że nauka jest takiego drugiego sortu, gorszą przestrzenią. A Kościół zawsze starał się pokazywać, że nie, że to właśnie nie, że jeżeli mamy to, co mówiłem wcześniej, nie, budować tą teologię najwyższą dla nich, najbardziej wzniosłą, no to musimy pojąć to wszystko, co się dzieje tutaj wokoło, to musimy to zrozumieć. Więc Kościół bardzo mocno naciskał, aby się rozwijała wiedza, aby się rozwijała oświata, mimo tego, co dzisiaj chce się wtłaczać, żeby kapłani byli wykształceni i żeby to wykształcenie też mogli dobrze przekazywać innym. Więc jeżeli ktoś chce tak bardzo w kontrze postawić naukę i wiarę, kurczę, to spojrzenie nie jest poparte. Ja wiem, że mieliśmy takie trudne momenty w Kościele. Ja wiem, że były takie momenty, które są nam dzisiaj wytykane, że to, czego nie rozumieliśmy, staraliśmy się wtłoczyć innym na siłę, że to, czego nie ogarnialiśmy, broniliśmy na siłę i to nieraz przemocą. I tak, to są takie momenty trudne w Kościele, za które Kościół przepraszał i przyznawał się do nich, ale nie można też odciąć wielkiego bogactwa, jakie Kościół wniósł. Wiesz, kiedy powstawały pierwsze uczelnie, kiedy powstawały pierwsze uniwersytety, pierwszy powstał w ogóle w Bolonii, to jest XI wiek, nagle grupa studentów się zrzesza razem i chcą słuchać najlepszych prawników, nie? Więc zaczynają się jakieś takie podwaliny uniwersytetu, następny będzie Oxford. I kiedy Kościół widzi, że taka metoda kształcenia i rozwoju nauki jest dobra, to jak najbardziej temu błogosławi. To jak najbardziej jest na to otwarty. To wchodzi w to, otwiera szeroko i tworzy uniwersytet w Paryżu, w Sorbonie, który potem będzie wzorcem dla powstawania innych uniwersytetów. To papież czuwa nad powstawaniem kolejnych uniwersytetów, niektóre funduje, więc widzimy, że ten rozwój był bardzo silny, że nauka mogła się dzięki Kościołowi rozwijać, że rozwijało się piśmiennictwo, że rozwijała się nauka jako taka.
No, zresztą zobacz, że jakby mamy wiele szkół katolickich też i tak właściwie te szkoły katolickie, one nie uczą tylko religii, ale uczą po prostu wielu innych przedmiotów, nie? Czy matematyka, czy fizyka, czy chemia i tak właściwie to wszystko jest, ma być ze sobą spójne i to wszystko ma być razem. I tak właściwie teologia nie uczy, żeby patrzeć na człowieka fragmentarycznie, tylko częściowo, tylko tym mocniej, nie? Żeby patrzeć na człowieka całościowo. Myślę, że dzisiaj też choćby nawet ta wiedza, którą mamy o człowieku z różnych właśnie nauk jest istotna, właśnie psychologia, że to jest ze sobą spójne, to jedno przez drugie siebie po prostu uzupełnia, czyli teologia nie pomija człowieczeństwa, tylko patrzy na człowieczeństwo jako coś turboważnego, coś bardzo po prostu istotnego i dlatego też tak patrzę na to, że no jest tutaj bardzo wielka spójność, a znowu, tak jak wspomniałeś jeszcze wcześniej o religii, no zobacz, że ciekawe jest to, że człowiek po prostu od najdawniejszych dziejów szuka czegoś więcej, szuka czegoś, co jest transcendentne, ma w sobie takie po prostu poszukiwanie prawdy, ma poszukiwanie, dokąd zmierza, ma te najbardziej podstawowe pytania i tak właściwie, gdybyśmy sprowadzili świat tylko do tego, co jest naukowe, co jest takie ścisłe, co jesteśmy w stanie zbadać przez szkiełko i oko, to tak właściwie mam wrażenie, że to jest niepełne. To po pierwsze, a po drugie, nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałeś, że musimy patrzeć na to całościowo, musimy patrzeć na jedno, a początek nauki taki w Kościele, który był bardzo mocno pogłębionym studium, to było pytanie o to, kim był Jezus. To było pytanie o to i to ono wynikało właśnie z tego największego pragnienia poznania, bo jest takie piękne słowo zdania Augustyna, daj mi poznać siebie, ciebie, abym mógł poznać siebie. Że oni naprawdę w początkowych wiekach mieli takie wielkie, wielkie pytanie, jak możemy zaklasyfikować Jezusa, jak możemy go postrzegać, że to, co pierwotnie dla apostołów było jasne i dla ich, dla ojców apostolskich, z czasem jednak wymagało jakiejś pogłębionej analizy. Zadawano bardzo konkretne pytania i szukano na nie odpowiedzi. No po prostu uprawiano naukę. Po prostu uprawiano naukę, która była teologią, a która przy okazji rozwijała wszystkie inne dziedziny, więc na człowieka nie można spojrzeć tylko i wyłącznie w jednej perspektywie, bo to zawsze będzie redukujące. Jest pytanie, czy my w ogóle kiedykolwiek jesteśmy w stanie przeczytać wszystkie te płaszczyzny i wszystkie dziedziny, żeby zobaczyć tak całościowo. Bo wydaje się, że nie. Też chciałem się odnieść do tego, widzisz, te pierwotne nauki, pierwotny rozwój teologii, on jednak bazował na filozofii i na metafizyce. Coś, co jest w jakimś stopniu obok, coś, co jest nieuchwytne. Coś, co metoda badawcza, no niestety, ale jest w jakiś sposób bezradna przed tym. A z drugiej strony widzimy, że człowiek ma takie intuicje, a z drugiej strony widzimy, że w człowieku rodzą się takie pragnienia, a widzimy, że to jest jakieś zjawisko, które stało się w pewnym momencie uniwersalne dla ludzi. Więc trudno nie zadać sobie pytania, dlaczego? Co takiego jest, że człowiek ma takie pragnienie, że w nim się rodzą takie przeświadczenie o istnieniu czegoś ponad, czegoś obok, czegoś, czego uchwycić się nie da. I zobacz, że tak właściwie jest tak właściwie wiele takich postaci katolickich uczonych, którzy po prostu wywarli wpływ na rzeczy, których konsekwencje jest dzisiaj. To jest dziedzina genetyki, tak właściwie tak to jest, możemy tak popatrzeć jest. Na teorię wielkiego wybuchu, nie? I różne po prostu rzeczy. Ty tak jesteś bardziej jeszcze w tym świecie naukowym, jesteś w stanie rzucić jakieś takie nazwiska osób, które były, można powiedzieć, jakieś wpływowe? Tak więc przykłady, które dałeś, są świetne. Mamy Mendla, który bada swoje roślinki. Augustianin, zakonnik, który siedzi i z nasion hoduje kwiaty. I nagle ma pomysł, żeby trochę tam pomieszać, żeby trochę w nich pokrzyżować te różne gatunki, różne cechy, jakie widzi tych kwiatów i otrzymuje bardzo, ale to bardzo precyzyjne, prawie że idealne wyniki. Dzisiaj wiemy, że trochę je uciągnął. Dzisiaj wiemy, że kierował się intuicją, ale jego intuicja była genialna. I tak ona dała podstawy dzisiejszej genetyki. Więc mówienie, że Kościół jakoś jest w jakiś sposób przeciwny, czy to podważał, nie do końca. Czasami wręcz stawał się podstawą i fundamentem do rozwoju takich dziedzin i przestrzeni naukowych, które dzisiaj są normalne, które dzisiaj się wydają oczywiste. A w tamtych czasach wcale takie nie były. A zobacz właśnie motyw też z tym, jak powstał świat, nie? W sensie, no bo ewolucja, no że rzeczywiście na drodze ewolucji niektórzy mówią, że jest teoria wielkiego wybuchu i tak właściwie nie wiem, czy po prostu mamy świadomość tego, że też duchowny jest twórcą też teorii wielkiego wybuchu, nie? Samo pojęcie i teoria, i sam termin
wielki wybuch tak naprawdę było kpiną środowiska naukowego na teorię księdza Lemaitre'a. Otóż, żebyście mieli obraz, co tam się w ogóle wydarzyło. Kiedy badano model kosmologiczny, kiedy badano, jak te planety są poukładane, jak one krążą, jak działają, kiedy badano wszechświat, to było takie przekonanie, że jako całość wszechświat jest statyczny. Znaczy my wiemy, że w nim jest bardzo dużo ruchu, nie? Że tu się bardzo dużo dzieje, ale jako ogół to już się nie rozszerza ani nie zawęża, taki po prostu jest. I to założenie było o tyle bezpieczną i fajną intuicją, że nie dawało niepotrzebnego, że rozwiązywało jakieś pytanie, które mogłoby się narodzić, bo jeżeli by się wszechświat rozszerzał, to co było tam na początku, to co było wcześniej. A jeżeli przyjmiemy, że wszechświat zawsze był tak samo wielki, tak samo duży i nic się tam więcej nie może stać, no to nie ma początku, nie ma końca, więc wiele, wiele pytań nam zostaje rozwiązanych, nie musimy się z nimi zmagać. I tym między innymi kierował się Albert Einstein. Więc kiedy liczy swoją ogólną teorię względności, kiedy ogarnia cały ten system, nagle zdaje sobie sprawę, że trochę mu się tam to rozjeżdża. Coś tam nie idzie i wprowadza coś takiego, co się nazywa stałą kosmologiczną, żeby mu się ten wszechświat nie rozjeżdżał. Miał przekonanie o ostateczności wszechświata. No to w kontrze do niego właśnie był ksiądz Lemaitre, który stworzył, nazwał to teorią pierwotnego atomu. Mhm. Że cały wszechświat powstał z takiego jednego najbardziej pierwotnego elementu. My dzisiaj mamy atom dość mocno zaangażowany w naszej mentalności, więc jakiś taki pierwotny, najbardziej pierwotny jeden element, z którego wszystko się stało. Ładnie to się zestawia ze Słowem Bożym. Ładnie się to zestawia, tak bardzo wprost z nauczaniem o stworzeniu wszechświata. I to był główny zarzut, jaki postawiono Lemaitre'owi. Mówią, ty jesteś ksiądz, co ty możesz wiedzieć tam? Nawet jak jesteś w fizyce ogarnięty, nawet jak w tej matmie jesteś ogarnięty, to tam się nic więcej... Nie, ty po prostu mówisz, bo tak chcesz, bo takie masz przekonanie, bo twoje emocje i twoje wierzenia wykrzywiają twoje spojrzenie naukowe. Paradoksalnie okazało się, że jest dokładnie na odwrót, że ucieczka naukowców przed pewnymi innymi zagadkami i pytaniami, to ona była dla nich obciążeniem. Więc Lemaitre faktycznie udowodnił, że co prawda stała kosmologicznie istnieje, ale jest zupełnie inna niż ją wyliczał Einstein. Mam nadzieję, że nadążacie. I że wszechświat się... I że wszechświat, się rozszerza. I dzisiaj to wiemy. I słuchajcie, dzisiaj jest to obserwowalne. Co więcej, doszło do badań... dawaj, no to jest mocne. Słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, jak jedzie karetka. Jedzie karetka, jedzie, migają koguty. Tak, no słyszałem. I właśnie tak to wygląda u nas. Nie, ale na przykład jak jest sygnał z karetki, to ty jesteś w stanie usłyszeć, czy ona się do ciebie zbliża, czy oddala? No właśnie jest taki, jest zawsze takie zastanowienie, nie? Bo jak się dobrze wsłuchasz, i szczególnie jeszcze jak ona tak przejedzie obok ciebie, to słyszysz, że ten dźwięk trochę zaczyna modulować. Tak, że jak do ciebie się zbliża, to ten dźwięk brzmi inaczej, niż kiedy się do ciebie oddala. Prawda. No, to zjawisko jest związane z propagacją, z rozszerzaniem się fal. I jeżeli teraz ten ośrodek, od którego te fale od choro się rozchodzą, się porusza, to dochodzi do przesunięcia. I dlatego to słyszymy troszeczkę inaczej, że te fale tu są krótsze, te się robią dłuższe, więc najpierw słyszymy te krótsze, a potem jak odjeżdża są te dłuższe. A to jest dopiero początek zabawy, bo o ile akustykę się ogarnia logarytmicznie, na równaniach logarytmicznych całkiem ogarniętym w matmie do rozwiązania, to fala świetlna jest falą dużo bardziej skomplikowaną, jest falą dużo bardziej złożoną, ale jest też do obliczenia. I widzimy, że kiedy ta fala świetlna, jakiś ośrodek się porusza, to ta fala też się zmienia. To ona tutaj będzie krótsza, tutaj będzie dłuższa, a co się z tym wiąże? Zmienia się kolor. I tak myśmy, słuchajcie, zauważyli, że ten kolor galaktyk, które są w najdalszych częściach kosmosu, on się zmienia w kierunku czerwonego, to znaczy, że one uciekają. I to odkryto w latach 60. i teoria Lemaitre'a została w ten sposób jasno potwierdzona, więc wiele jest elementów, którzy sami księża poprowadzili naukę do przodu, ukazali jej wartość i wiele im zawdzięczamy.
Słuchajcie, ksiądz, ciekawe, który poprawiał Einsteina, to jest w ogóle numer, nie? Ciekawe, czy wiecie, że na przykład Mikołaj Kopernik też był osobą duchowną. Przy czym tutaj musimy wziąć pewne wytłumaczenie. Był członkiem kapituły i pełnił najwyższą funkcję w kapitule, ekonoma, którą mógł sprawować jako nie kapłan. Czyli był duchownym, ale nie duchownym. Ale nie w takim rozumieniu, jak my dzisiaj mamy, że duchownych dwóch, nie? I Kopernika sobie posadzimy między sobą, będzie trzeci. My jesteśmy prawdziwi. Nie? My jesteśmy ten, a on naprawdę wtedy był prawdziwy, dzisiaj już by tak nie było. Ale to jest też super przykład, jak bardzo, wiesz, religia, i to jest bardzo często podawane, i proces Galileusza są przedstawiane jako, popatrzcie, jak religia hamowała rozwój. Ale to nie jest tylko i wyłącznie kwestia religii, tylko pewnego światopoglądu, który już był ukształtowany wcześniej, który co prawda pięknie pasował do ksiąg stworzenia świata i idei Boga Stworzyciela, ale on już istniał wcześniej, który został troszeczkę zaadoptowany od Greków, no i nam to pasowało. I cały świat się tego trzymał. I wszystkim to pasowało, i cała nauka była na tym oparta. A co się stało? No, Kopernik był niesamowicie dociekliwy i badał, i widział, że mu tam się troszeczkę rozjeżdżają te planety, jak starają się liczyć tym modelem, w którym to Ziemia jest w centrum. I wystarczało tylko przedstawić Ziemię i Słońce, i nagle zaczęło się to układać. I problem polega na tym, że dokonania Kopernika nie były... Tak, dziękujemy Ci, Dominiku. Dominik nam zawsze z laptopem pokazuje, że jest już 20 minut i to jest taki powolutku moment, kiedy zbliżamy się do lądowania. Więc sprawa Kopernika była o tyle, że żądano od niego udowodnienia, bo to był wielki przewrót, nie bez powodu mówi się przewrót kopernikański, który dotyczył nie tylko kwestii religijnych, ale w ogóle całego fundamentu tamtej nauki. Więc jeżeli chcesz podważyć fundament całego naukowego świata, o to musisz mieć bardzo mocne argumenty, i dlatego patrzono na to z nieufnością. Potem zrobiło się zamieszanie jeszcze, pewne napięcia, jakie powstawały pomiędzy denominacjami chrześcijańskimi, więc sprawa Kopernika to jest na cały osobny rozdział. Zeszły rok cały dyskutowaliśmy o Koperniku, więc odsyłam, jest tyle materiałów naprawdę pod dostatkiem, ale warto zwrócić uwagę, że Kościół był w tym otwarty, słuchał i był ciekawy, więc no, kiedy nie weszły jakieś takie, wiecie, denominacyjne problemy, to była ciekawa opcja, którą bardzo chciano, ale żeby dobrze potwierdził, jeżeli mają głosić. Tak, i tak właściwie dzisiaj zobaczcie, że nawet w samym Słowie Bożym jest przepięknie napisane, że możemy poznać Stwórcę też przez Jego dzieła, nie? Czyli patrząc po prostu na dzieła, idziemy głębiej, idziemy dalej i możemy Stwórcę też poznawać, więc bardzo ważne jest to, co możemy poznać w sposób rozumowy, jest istotne. Ja bardzo kocham też encyklikę Jana Pawła II Fides ad Ratio, gdzie bardzo jasno mówi, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które unoszą nas ku kontemplacji prawdy, nie? Czyli gdybyśmy patrzyli tylko na świat przez wiarę, to rzeczywiście bylibyśmy tacy, no, śmieszne by to było i takie, tak, nie byłoby w ogóle dialogu ze światem, nie? I Kościół też się przed tym jednak bronił i pokazywał, że to nie jest kierunek. Naprawdę, nie, pobożność jest ważna, ale rozumu nie zastąpi. Tak, jest on potrzebny. Więc tak właściwie nawet, wiesz, nawet jak popatrzę na Słowo Boże, nie w taki sposób, nie wiem, naukowy, no żadna inna księga nie miała tylu manuskryptów, odpisów, co po prostu, co Pismo Święte, co pokazuje taką bardzo dużą po prostu wiarygodność też tych rzeczy, nie? Dzisiaj wpiszecie na Google najpopularniejsza książka w całym świecie, no to zobaczycie, że jest to po prostu Biblia, nie? Jest ponadczasowa, jest ponadkulturowa, jest ponad po prostu wszystkim, nie? I tak właściwie... Tak sobie myślę czasami, że trzeba być ignorantem, naprawdę bardzo wielkim ignorantem, żeby nie docenić po prostu wartości Słowa Bożego, czy żeby nie docenić tego, co wniosło chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o dzisiejszy świat, nie? A dla nas takie przesłanie, wiecie, jednym z argumentów, który bardzo mocno się jest podnoszony, to, że chrześcijanie używają troszkę Pana Boga jako takiej luki, że kiedy czegoś nie wiedzą, to najłatwiej jest powiedzieć, a bo to Pan Bóg zrobił, albo Pan Bóg tak chciał, albo cokolwiek innego. Bóg tak chciał, to jest mocny argument. Bóg tak chciał. Tak, czemu w 7 nie, bo Bóg tak chciał i tak dalej. Dzięki. A bądźmy na to wyczuleni, żeby troszkę też się nie kompromitować, bo Kościół pokazuje nam, że wiedza jest ważna i że między wiarą i nauką nie ma sprzeczności. Nie ma sprzeczności między oświeconą wiarą i otwartą nauką. Jeżeli jest, to tylko między ignorującą nauką i bardzo prostacką wiarą.
a do tego nikt nas nie wzywa. I masz prawo powiedzieć, nie wiem, bo rzeczywiście pewnych rzeczy nie wiesz i w tym momencie, kiedy ty powiesz, nie wiem, to tak właściwie możesz szukać też odpowiedzi, co jest tak właściwie super, a dzisiaj jest wiele takich dobrych rzeczy, które pomogą ci odpowiedzieć też na pytania. Zresztą, no, kto szuka, ten znajdzie. Więc, drodzy moi, no piękne jest też to, że mamy i rozum, i my zawsze w seminarium sobie mówiliśmy, że pamiętajmy o tym, że trzeba używać rozumu, nie? Dlatego, że niektórzy mają tak, że tak idą w tak bardzo mocno po prostu w duchowość, także ta duchowość jest później pozbawiona po prostu, wiesz, rozumu, nie? Więc mamy rozum, żeby go używać i to jest ważne w kwestii rozeznania, w kwestii pójścia za Panem Bogiem. Są pewne rzeczy, gdzie musimy to przepracować w sobie i jakby duchowo nie załatwisz pewnych rzeczy. Czasami trzeba odbyć, nie wiem, terapię, czasami trzeba z kimś się spotkać, trzeba przepracować pewne rzeczy w sobie. No i It's important. Więc takie rzeczy, kochani, tak to było dzisiaj. Doktor, ojciec Archanio. To w ogóle napisałeś z tego, z kosmologii, tak? Tak. Pięknie. Pamiętajcie też, że nauka tworzy pewne modele, które opisują nasz świat, ale to są najlepsze modele, jakie mamy nam dostępne. Też nie wiadomo, czy one się nie zmienią, bo historia nauki pokazywała, że bardzo, bardzo często się zmieniały. Słuchajcie, napiszcie jakiś komentarz, bo jestem ciekaw w ogóle, czy mam też siadł ten temat, bo to jest, to są w ogóle ciekawe takie rzeczy, ale takie też, no, takie nie. Sorry, że tak strasznie wam zdominowałem dzisiaj ten, ale... Dobrze, to był jego też temat, my w ogóle tak fajnie mamy, że raz on jest odpowiedzialny za odcinek, raz ja, no i tak po prostu śmigamy. No to co, ojcze? No to może, płyniemy. Może nam pobłogosławisz. Dobrze. Kochani, Pan z wami. I z Duchem Twoim. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dwóch duchownych, duchownych dwóch. Kawa czy herbata, wiara i rozum. Amen. Mamy już tytuł. Amen. No to szalom.